Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj temat budowa geologiczna, geologiczna Polski. Bardzo ważny temat i trudny, i taki o który prosiliście na moim kanale, bo na pewno jest Wam ciężko się uczyć tej geologii Polski. Film właściwie y, jest dobry na różne poziomy, i jeśli uczycie się Polski w siódmej klasie, i jeśli jesteście w trzeciej klasie, albo powtarzacie sobie tuż przed maturą. Postaram się to dzisiaj zrobić nie bardzo szczegółowo. Być może bardzo szczegółowo trzeba zaglądać do innych filmów. Bo na przykład dzisiaj nie będę dokładnie mówiła o surowcach w Polsce. To, to zagadnienie omówię przy okazji przemysłu Polski. Dzisiaj to będzie taki skrót, a jednocześnie ten skrót da Wam duże, myślę, pomoc, jeśli chodzi o przyswajanie budowy geologicznej, bo powiem o rzeczach super najważniejszych. Cele lekcji będą jednostki tektoniczne Polski, będę mówiła o fałdowaniach i wskażę Wam najważniejsze wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski. I mam nadzieję, że dam też sposób na to, jak to wszystko zapamiętać. Dosłownie dwa słowa o tym, jak ta budowa geologiczna naszego kraju ma się na tle budowy geologicznej całego kontynentu. Bo zobaczcie, że trochę nam to może ułatwi zapamiętywanie. Pierwsze co chcę wam pokazać, to zobaczcie, że nasz kraj, mogę tak powiedzieć, ma bardzo ciekawą budowę geologiczną. Jesteśmy takimi szczęściarzami, że w podłożu naszego kraju mamy skały z różnych epok, z różnych er. I ta budowa geologiczna, właśnie naszego kraju, jest najciekawsza, bo zobaczmy, że gdybyśmy byli w innych krajach, mają oni jednorodny kolor, czyli są to skały z jednej ery. Tymczasem Polska na trzech różnych jednostkach. Te wielkie jednostki to jest Platforma Prekambryjska na wschodzie, Strefa Fałdowań Paleozoicznych, kolor zielony. Oraz najmłodsza strefa fałdowania alpejskiego, kolor żółty. Za chwilę to wszystko nam się rozjaśni, jak będę mówiła konkretnie o Polsce. Na razie dobrze, żebyśmy pamiętali, że leżymy na styku tych trzech wielkich jednostek tektonicznych. Będę w dzisiejszej lekcji używać dwóch słów cały czas i postanowiłam jeszcze raz Wam wypisać definicję tych słów. Chociaż oczywiście mówiliśmy o tym przy procesach endogenicznych, ale przypominamy sobie: będę mówiła o tym, że Polska leży na platformie, częściej stanowi platforma i ta platforma to jest dużych rozmiarów fragment skorupy ziemskiej, który składa się z silnie sfałdowanych skał podłoża, tak zwanego fundamentu. A później przykryły go młodsze skały, i jest to pokrywa platformowa. Duża część naszego kraju leży na takiej platformie, bardzo starej, więc to słowo zobaczycie zaraz będzie do nas cały czas wracać. No i oczywiście będę mówiła dzisiaj o fałdowaniach, czyli orogenezach. Kto ogląda często moje filmy, to fałdowanie tłumaczyłam Wam pokazując. Na szaliku, co się dzieje ze skorupą ziemską, że powstawały takie fałdy w trzech takich głównych momentach, które nazywamy orogenezami. I skoro mam mówić o geologii Polski, to dzisiaj też będzie znowu o tych fałdowaniach, a bardzo dokładnie sobie też pokażemy, które miejsca powstały w jakim właśnie fałdowaniu. Punkt drugi, najważniejsze wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski. Postaram się od razu te wydarzenia umiejscawiać wam w czasie, więc za każdym razem wyświetlam tabelę stratygraficzną. Jeżeli jesteście już tuż przed maturą, to no moi drodzy, nie ma wyjścia. To co jest w tej tabeli stratygraficznej, to jest dla mnie całkowity obowiązek, że do matury trzeba te ery, okresy i epoki w przypadku Kenozoiku znać, yy, no to dzisiaj jakby przypominamy sobie dwie rzeczy. Pierwsze, co Wam zaznaczyłam na tym wykresie, to są orogenezy, które zostawiły w Polsce ślady, już Wam napisałam, jakie pasma górskie w wyniku tuch, tych orogenez powstawały lub też zostały później odmładzane. Chciałabym, żeby moi uczniowie przepisali do zeszytu tą tabelę stratygraficzną. Wiem, że to już było, ale dobrze sobie ją powtórzyć. Za chwilę będę mówiła o kolejnych ważnych wydarzeniach, więc jeżeli macie duży zeszyt, to można tabelę narysować sobie na środku. Z lewej strony będziemy zaznaczać orogenezy, a zobaczcie, za chwilę z prawej strony będę pisała wydarzenia. Jeżeli chcecie mieć osobną notatkę, no to najpierw zaznaczcie sobie jedno, później drugie. Jeśli ktoś z Was nie jest wzrokowcem, no to można też po prostu zrobić z tego notatkę. Czyli oczywiście czytamy wydarzenia i tą tabelę stratygraficzną od dołu, bo przecież tutaj mamy czas najstarszy. Zobaczcie: prekambr, nasza najstarsza era, zaczęła się 4,6 miliarda lat temu. Trwała najdłużej, i na koniec właśnie tej ery rozpoczyna się orogeneza kaledońska. Wykrzyknik, nazwy orogenez, ich kolejność musicie znać. I teraz, co się tyczy Polski. W tych orogenezach powstały nam dwa pasma górskie: Góry Świętokrzyskie i Sudety. Orogeneza ta trwała do początku devonu. Czyli jeśli nie robisz tabelki, to zapisz sobie. Od końca prekambru do początku Dewonu trwa orogeneza kaledońska. Druga orogeneza hercyńska, druga nazwa warystyjska, obie musicie znać, rozpoczyna się na koniec Syluru i kończy na koniec Permu i są powtórnie wypiętrzone górę świętokrzyskie i sudety. I trzecia orogeneza, najmłodsza. Zobaczcie na datę 66 milionów lat temu na koniec kredy się zaczyna i określa się, że orogeneza alpejska trwa do dzisiaj. Była to najsilniejsza orogeneza. W niej powstały na świecie największe pasma górskie: Alpy, Himalaje, Andy wszystkie te wielkie pasma idące przez całe kontynenty to jest właśnie ta orogeneza. I tutaj też nasze najwyższe góry. Karpaty. I ciąg dalszy tego punktu, z drugiej strony poza orogenezami, będę mówiła jeszcze o innych wydarzeniach. I teraz jak nie macie podręcznik, albo wademekum, jest bardzo dużo tych wydarzeń geologicznych Polski, i wcale was nie namawiam do tego, żeby nie korzystać z tych tabel. Jeżeli akurat ten temat jest ci bliski. To możesz dopisać sobie tutaj więcej wydarzeń. Ale akurat wiem, że moim uczniom ciężko idzie z geologią, więc wolę, żeby wiedzieli te podstawowe rzeczy, które się pojawiają najczęściej na maturze, niż żeby dostać totalnego pomieszania tych wydarzeń geologicznych. Opowiadam zatem od najstarszej ery. W najstarszej erze, prekambrze, to co jest ważne na terenach Polski, powstaje, Platforma Wschodnioeuropejska, która nazywana jest często prekambryjską Platformą Wschodnioeuropejską, co ułatwia nam umiejscowienie w czasie. W tej pierwszej erze zachodzą też na terenie Polski intensywne procesy wulkaniczne, i zaznaczałam wam w tych miejscach, gdzie procesy wulkaniczne miały miejsce na terenie naszego kraju, stawiałam tą ikonę wulkanu. Więc zobaczcie, że kilka razy te wydarzenia wulkaniczne miały miejsce. Druga era paleozoik to będzie era bardzo ważnych wydarzeń. Mam zjawiska wulkaniczne oraz mam zaznaczone także tym rysunkiem fali transgresje morskie. Bardzo dobrze jest sobie to zaznaczać obrazkowo, tak jak u mnie. Jeżeli przyrysowujecie tą tabelę, narysuj sobie fale, narysuj sobie wulkan, a nóż wzrokowo, właśnie to zapamiętasz, yy, co kiedy miało miejsce. W całym paleozoiku bardzo ważne znaczenie mają dwie ery, w których powstają dwa surowce na terenie naszego kraju. Pierwsza ten okres to jest karbon. W karbonie panował gorący, wilgotny klimat. Było bardzo dużo paproci i powstają nam przez tą przemianę bujnej roślinności pokłady węgla kamiennego, te, które do dzisiaj wykorzystujemy na Śląsku. To, że węgiel jest z karbonu, jest absolutną koniecznością do zapamiętania. Za to w permie mam suchy i gorący klimat, parowanie, i powstają nam złoża soli kamiennej, na przykład koło Inowrocławia, na skutek wytrącania się jej w wysychających zbiornikach morskich. Mam też ponowną działalność wulkaniczną w Sudetach, w okolicach Krakowa. Następna era, mezozoiczna i tutaj daję jedno hasło, które zawsze pozwala rozpoznać tą erę. To są dinozaury. Jeśli bywacie kiedyś w takich juraparkach, których jest kilka na terenie naszego kraju, to zauważcie, że zawsze na ścieżce dinozaury są poukładane właśnie według okresów mezozoiku. Czyli spacerując idziemy przez trias, jurę i kredę. Od dinozaurów najmniejszych do dinozaurów gigantycznych. Yy, I na koniec kredy, dinozaury nam wyginęły. No i ostatnia era, Kenozoik, która rozpoczęła się 65 milionów lat temu, jest to nasza era, w której do dzisiaj żyjemy. Nie wiem, jaki macie podręcznik, tutaj były pewne zmiany w podziale ery kenozoicznej. Dzisiaj mówimy, że kenozoik dzieli się na paleogen, neogen i czwartorzęd, a ponieważ w czwartorzędzie powstało bardzo dużo rzeczy w strukturze polskiej geologicznej, więc chcę, żebyście wiedzieli, że czwartorzęd dzielimy też na pleistocen i holocen. Na początku kenozoiku mam znowu Działalność wulkaniczną w Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim. Mam na przykład odmłodzone Sudety, mam wypiętrzone Karpaty, o czym mówiłam przed chwilą. No i w czwartorzędzie super ważne dla nas rzeczy, bo w Pleistocenie dochodzi do zlodowacenia Polski. To słowo wręcz musicie, zobaczcie, po myślniku kojarzyć. Jak mówię Pleistocen, to znaczy, że zlodowacenia w Polsce. O tym będzie cała osobna lekcja o zlodowaceniach już niedługo i jest bardzo ważna. A następnie mam w horocenie powstania Morza Bałtyckiego. Zobaczcie, jak to nasze Morze Bałtyckie w tej geologii Polski jest bardzo młode. No i co? Dużo tego... Jak się wybierze najważniejsze rzeczy, może nie jest takie straszne. Jeszcze raz zachęcam do przerysowywania tabeli i próby zapamiętywania wzrokowo, co, gdzie, kiedy było. No i teraz powiemy sobie, co przez te wydarzenia e, powstało nam na terenie naszego kraju, czyli jakie dzisiaj wyróżniamy jednostki tektoniczne Polski. Zagadnienie, które na maturze się pojawia, do tego stopnia Wam to udowadniam, że bardzo dobra mapa, którą znalazłam, ta czarno-biała, to jest właśnie mapa wycięta przeze mnie z arkuszy maturalnych. Zobaczcie zatem, że no faktycznie trzeba to opanować. Nigdy na maturze nie będzie takiego zadania, że musicie bardzo dokładnie, czyli dostaniecie takie pytanie, jakieś zaskoczenia, jaka struktura to jest numer 11. Będziecie mieli zawsze do wyboru, więc wystarczy sobie po prostu wypisać te nazwy, i większość z nich yy, przy takiej ogólnej wiedzy geograficznej da radę dopasować. Ale dobra, zaczynamy od początku. Po pierwsze, w tym punkcie bardzo proszę moich uczniów, żeby Wydrukowali mapę, którą tutaj wstawiłam z prawej strony. Link do tej mapy znajdziecie w opisie filmu lub na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Geografia. Bardzo jest to dla mnie ważne, żebyście wydrukowali tą mapę. Wydrukujcie sobie ją w takim formacie, żebyście mogli ją właśnie w tym miejscu wkleić do zeszytu. No i teraz potrzeba trochę waszej pracy, ale jak popracujemy. Ręką i kredkami, pisakami, to zobaczycie, o ile łatwiej będzie to zapamiętać. I pierwsze, co sobie zrobimy, to wydzielimy sobie cztery jednostki tektoniczne na obszarze naszego kraju. Do tego jest ta mapa, czyli zobaczcie, musimy złożyć te dwie mapy. I na mapie zakolorujcie sobie tą platformę wschodnioeuropejską, o której już dzisiaj Wam mówiłam, że to jest. Prekambryjska platforma wschodnioeuropejska na jeden kolor. To oznacza, że część północno-wschodnia Polski powstała w prekambrze, w tej najstarszej pierwszej erze. Więc, jakiekolwiek nie mielibyście pytania zaznaczone na mapie w tej części Polski, to znaczy, że ta część Polski ma w podłożu najstarsze skały. Potem, według kolejności, mam drugą erę paleozoiczną, i tu mam platformę paleozoiczną, kolor niebieski. Kolor nie ma tu znaczenia, możecie używać innych kolorów. Ważne, żeby zaznaczyć wszystkie jednostki należące do paleozoiku. Dalej są paleozoiczne, czyli ta sama era, ale masywy orogeniczne. Czyli te części, które powstały w paleozoiku sfałdowanie zatem góry, Sudety i góry Świętokrzyskie i dokładnie zakolorujcie je proszę innym kolorem. No i na koniec obszar fałdowań alpejskich, czyli brakuje mi tutaj ery z ery kenozoicznej i to będzie Polska południowa, Karpaty. Dobra, przerywam na chwilę, zostawiam Was ostro. Pracujcie kredkami i zaraz dalszy ciąg pracy. No, a teraz musimy wypisać sobie dokładne jednostki tektoniczne. Po zakolorowaniu mapy przystępujemy do rozpoznania jednostek tektonicznych bardzo dokładnie. No, i yy, przejrzałam najróżniejsze podręczniki Wademeka, Wademekum i grafikę na Googleach i zobaczycie, że te mapy jednostek tektonicznych nieco się od siebie różnią dokładnością, yy, sposobem opisywania, yy, ponieważ ta mapa jest arkusza naturalnego, więc na pewno się jej trzymajmy. No i nawet nie potrafiłam znaleźć takiego idealnego wzorca, więc słuchajcie, do części mapy korzystajcie z tej mojej pierwszej mapy lub oczywiście z podręcznika, jeśli potraficie rozpoznać. No, czyli będę czytać, yy, przeczytam płynnie wszystko, później po malutku sobie uzupełniajcie. Czyli w tej platformie wschodnioeuropejskiej jedyneczka to będzie to, co jest tutaj skrótem OB, obniżenie nadbałtyckie. Dwójka WMS, wyniesienie mazursko-suwalskie. Trójka OP, obniżenie podlaskie. 3A, WS, wyniesienie, sławtycz. I czwórka, ONB, obniżenie nadburzańskie. <coughs> I teraz yy, platforma paleozoiczna. Dziesiątka, niecka brzeżna. 11 Wał Środkowo Polski, Dwunastka – Niecka szczecińsko-miechowska, 13 monoklina przedsudecka, i y, część paleozoicznych fałdowań. I teraz do tego wstawiłam wam inną mapę. E, oczywiście wolałabym, żebyście wiedzieli w tym miejscu, że są to sudety i blok przedsudecki dużo częściej się tak pisze, ale jeżeli podzielono to na takie dokładne trzy części, to mam w sudetach, pamiętajcie zaznaczyć nazwę sudety, które dzielą się na blok dolnośląski, nieckę opolską i blok górnośląski. Później mam ósemkę, JGŚ. Skrót, czyli góry świętokrzyskie. Jednostka gór świętokrzyskich. Możecie sobie po prostu napisać góry Świętokrzyskie. No i później e, szesnastka, zapadlisko przedkarpackie, karpaty i czternastka tatry tatry. Na mapie, zarówno zapewne w podręczniku, jak i tutaj, jeszcze bym chciała, żebyście teraz dorysowali sobie bardzo ważną linię. Linia ta nazywa się strefa TT. Wracam jeszcze raz do mapy i zobaczcie, pogrubimy sobie w tym miejscu. Bardzo często na mapach zaznacza się to takim nasunięciem, czyli kreską z prostopadłymi małymi kreseczkami. Koniecznie zaznaczcie sobie to na swoich mapach, czyli będzie to wzdłuż tutaj dziesiąteczki i piszemy sobie strefa TT. Jest to ciąg uskoków tektonicznych, który stanowi granicę platformy ze strukturami geologicznymi Europy zachodniej. No i znowu taka niezwykła rzecz dla nas, dla naszego kraju, że właśnie ta strefa oddzielająca dwie struktury Przechodzi przez środek naszego kraju. I jeszcze raz pokazuję miejsce występowania strefy TT. To chyba w skrócie najważniejsze rzeczy. Tak jak mówiłam, po więcej szczegółów, zwłaszcza jeżeli chodzi o występowanie surowców, które często w podręcznikach omawiane są w tym miejscu, ja zapraszam na tematy kiedy będę omawiać przemysł polski. Mam nadzieję, że po tej lekcji geologia polski jest dla Was troszeczkę łatwiejsza. Dziękuję bardzo.